Cześć, to jest Kawa, a z Kawa to ja. Oglądajcie raptowne rozmowy w Mixtape TV. To jest niesamowite, że Leroya nie było w ogóle przy nagraniu. Później pojawił się Tede już w tych obecnych czasach. Zresztą znam się, Jacek, pozdrawiam. Grzegorz jak dobra solówka, musi brzmieć jak długi sustain. Muzyka taka walcząca to jest hip-hop generalnie. Ale tak. Właśnie tak chyba, że jest to Eminem, nie? On do mnie może gadać cały czas. Dla mnie zawsze liczy się dobra muzyka, a dobra muzyka jest po prostu dobra. Lubię niektóre rzeczy Kanye Westa, tylko nie jak śpiewa Bohemian Rhapsody. To, że pierwszy polski rap albo coś w tym rodzaju, to był utwór zespołu Kombi na Nowym Rozdziale. W koło kręcę się, nic nie bawi mnie i najchętniej bym coś zjadł. Godzinami też w sufit gapię się, co mam zrobić, tam nie wiem sam. Powiem, że 6 lipca skończę 70 lat. Uwłosienie głowy mam, powiedzmy, nienachalne. I stanąłem tam w kolejce z zakupami i podeszła do mnie pani. Bo wie pan, ja się z mężem założyłam, że pan jest Leroy i wygrałam. Jest szansa, żeby zreaktywować emocje pod szyldem ONA? No, ja bym sobie chętnie coś wstrzyknął na poprawę nastroju. Jak cię nie ma w internecie, to nie istniejesz. Tylko się nie śmiać, że chwytam od razu za pędzel. Tutaj warzywa, tu hip-hop, rozumiesz, tu mięso na hakach. Panie profesorze, dzień dobry. No, panu profesoru, dźwięk dobry. Pa, ba, ba, ta, da, da. Piu! Wiesz. Dla mnie to jest głupie, żeby pójść i nawet za dobre pieniądze dać się obić. Myślę, że jakiś tam ślad, niekoniecznie węglowy, zostanie. Adam Boronowicz mógłby mnie też dobrze odwalić, nie? Bartek, mój przyszywany syn, na potrzeby tego programu.